sezon spotkań z cyklu Ogród Pytań. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Andrzej Leder, znany nam wszystkim, podejrzewam. Poprosiliśmy pana profesora o rozmowę na temat filozofa, który patrzy na wojnę. Filozof, który widzi i myśli o wojnie. Prosimy o głos wprowadzający. Później przejdziemy do rozmowy. Dzień dobry Państwu. Właśnie ja się bardziej nastawiałem na rozmowę, ale ten głos wstępny, czy ten to, co bym chciał na wstępie powiedzieć, to rozgrywa się na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki, że no, jak filozof patrzy na wojnę, to myśli, ponieważ filozof raczej myśli, nawet powiedziałbym, niż patrzy, albo jeżeli patrzy, to zawsze przede wszystkim po to, żeby myśleć. I na pewno taki filozof, jakim ja jestem, myśli przede wszystkim o tym, że wróciło albo objawiło się znowu coś, co zawsze jest. To znaczy, że wojna jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia od zawsze. Filozof czytuje Tukidydesa, filozof czytuje wiele innych tekstów, nie wiem, Lewiego, Borowskiego, różne książki, które mówią o tym, jak wojna wraca i wraca i wraca i wraca. I też wydaje mi się, że to nasze doświadczenie wojny teraz, w szczególności z tego względu, że wojna się pojawiła bardzo blisko w Ukrainie i że przyszła do nas też przez to, że bardzo wielu ludzi z Ukrainy przyjechało, że to doświadczenie jest jednocześnie takie ujawniające coś, co się przecież toczy w XXI wieku, nie mówię o wojnach XX wieku, już od dłuższego czasu, to znaczy tak straszna wojna, wojna w Syrii, która zniszczyła praktycznie ten kraj prawie całkowicie, czyli 40% kraju jest zdewastowany, miliony ludzi uciekły z tego kraju. To jest coś, co się działo w ciągu ostatnich lat stanem. Więc w tym sensie wojna wróciła do naszego świata i powiedziałbym, że jej pierwszym takim skutkiem jest chyba rozwiewanie się pewnych iluzji. To znaczy wydaje mi się, że to jest taki ostateczny gwóźdź do trumny słynnego końca historii, to znaczy myśli, że w latach 90. wraz z upadkiem Związku Radzieckiego historia się skończyła. Oczywiście, i tu zawsze będę trochę bronił Fukuyamy, że Fukuyama powiedział nie tyle, że w ogóle wydarzeń historycznych nie będzie, co że nie ma ideologii konkurencyjnej wobec liberalnej demokracji i uważał, że w tym sensie historia się skończyła. No ale to, czego dowodzi chociażby ostatnie dziesięciolecie, to, że autokracje czy różnego rodzaju demokratury są pewnego rodzaju konkurencją wobec liberalnej demokracji i że one mają się całkiem dobrze i coraz lepiej. I tu jest kolejna myśl na temat wojny, która przychodzi mi do głowy, mianowicie taka, że ten napór różnego rodzaju wydarzeń, które dzieją się poza granicami Europy, przyjmijmy, albo bogatego świata, bo to dotyczy Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii, no paru jeszcze innych krajów, doprowadza do tego, że w ramach tych krajów dochodzi do czegoś, co jest zapowiedzią wojny domowej. Czy jesteśmy już świadkami tego, że Stany Zjednoczone są praktycznie na progu wojny domowej. Szturm na Kapitol był takim preludium
chwilowo to jest uciszone, ale poziom wrogości wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, z tego co wszyscy ludzie, którzy tym się zajmują, mówią, jest ogromny. A przecież to nie są tylko Stany Zjednoczone, praktycznie wszystkie europejskie czy społeczeństwa są podzielone tak głęboko. No, my tego w Polsce doświadczamy bardzo silnie, że możliwe są różnego rodzaju, takie powiedziałbym, dryfy w kierunku autorytaryzmu. I tak jak w Polsce taki dryf jest możliwy, tak w bardzo wielu krajach, aktualnie we Włoszech wybrano dość radykalnie prawicowy rząd. On oczywiście działa na razie w ramach demokratycznych instytucji, ale co będzie za jakiś czas, nie wiadomo. We Francji Front Narodowy się przygotowuje do tego, żeby wyjść, zdobyć władzę, a jeszcze we Francji istnieje możliwość zupełnie odwrotna, mianowicie, że koalicja lewicowa zdobędzie tą władzę, ale tak czy inaczej wszystkie te siły dość mocno kontestują demokrację. I w tym sensie grozi nam coś, co nazwałbym wojną wewnętrzną, to znaczy sytuacją, w której część społeczeństwa narzuca autorytarną władzę innej części społeczeństwa. Bo autorytarna władza, dyktatura jest formą wojny jednej części społeczeństwa przeciwko innej części społeczeństwa. I to też jest coś, co wraca. To od czasów Platona wiemy, że cykl życia różnego rodzaju ustrojów jest właśnie taki, że demokracja przekształca się w różnego rodzaju formy tyranii, a te tyranie potem są wywracane i zamieniają się w coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ten rodzaj kołowego przechodzenia różnych ustrojów pomiędzy sobą jest czymś, co ciągle wraca w historii. Być może jesteśmy świadkami tego, że znowu tego rodzaju cykl się dzieje. Ale mówiłem też o tym wyrywaniu nas z iluzji. Ja myślę, że to, co się dzieje, ten cykl wojen, który się zaczął w XXI wieku, wyrywa nas jeszcze z jednej iluzji, to znaczy z takiej iluzji, że ten model społeczeństwa w sensie też ekonomicznym jest modelem, który możemy powielać w nieskończoność. Że owszem, tam ustroje polityczne mogą się zmieniać, ale w gruncie rzeczy zawsze będziemy jeździć samochodami, chodzić do supermarketów i tak dalej, i tak dalej. Otóż katastrofa klimatyczna pokazuje, że za chwilę już nie będzie. Po pierwsze pokazuje to w ten sposób, że ludzie z tej biedniejszej części świata, z globalnego południa, które o wiele dotkliwiej doświadcza tego, co się dzieje w ramach katastrofy klimatycznej, przemieszczają się na północ. No, dlaczego mają, że tak powiem, biernie umierać z głodu, jeżeli w Afryce jest mniej więcej miliard ludzi, i to bardzo młodych, którym po prostu ta Afryka pustynnieje, no to oni po prostu zaczynają wędrować na północ. I jakiekolwiek bariery byśmy tworzyli, oni będą przenikać na tą północ. A to znowu nasila napięcia wewnętrzne naszego świata. A druga rzecz, którą to powoduje, to uświadomienie sobie, że jeżeli będziemy dalej żyć w taki sposób, w jaki żyjemy, to po prostu nasze dzieci będą umierać. Tak samo jak ci Afrykanie teraz umierają w pustyniejącej Somalii, Jemenie i tak dalej. I to jest kolejna iluzja, którą w pewnym sensie już nie same wojny, ale ich przyczyny, bo przecież przyczyną wojen w krajach arabskich jest w dużym stopniu pustynnienie tych krajów, nam nasuwa. To znaczy po prostu uświadamiamy sobie, że prawdopodobnie za chwilę będziemy musieli bardzo fundamentalnie zmieniać nasz styl życia. I znów powiedziałbym, że spojrzenie filozoficzne na to jest takie, może to dobrze, może to są takie chlaśnięcia, które przywracają nas do przytomności. Może ten rodzaj odurzenia kompletnego, które towarzyszyło latom 90. i takiemu szczytowi społeczeństwa konsumpcyjnego, wymaga tego, żebyśmy dostali parę razy mocno po głowie, żeby z tego oszołomienia wyjść. Szczególnie, że Polska znalazła się, powiedziałbym, dość przypadkowo po dobrej stronie drutów kolczastych i w związku z tym
i to dzisiaj brzmi dosłownie, biorąc pod uwagę, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej, więc znalazłem się po dobrej stronie drów kolczastych i jak na razie ta wojna dociera do nas wyłącznie, no tak pośrednio, a nie zupełnie bezpośrednio. I to wszystko, te wszystkie refleksje, szczególnie ta ostatnia dotycząca tego, że może to dobrze, są refleksjami z pewnym dystansem, ale jest jednocześnie coś, co wykracza i to jest ten drugi poziom, od którego zacząłem, poza tą czysto taką filozoficzną refleksję, to znaczy poczucie takiej bezradności i jakiejś poruszenia tym, no po prostu kiedy widzi się miasta tak podobne do miast polskich z takimi dużymi MDM-ami, jak są w Kijowie i inne takie, no po prostu ludzi, którzy są gdzieś bardzo bliscy i kiedy widzi się no po prostu bombardowane szpitale, dzieci z pourywanymi rękami, nogami i tak dalej, jest jakiś rodzaj stanu, który wytrąca z tej filozoficznej refleksji dystansu i po prostu ma się ochotę coś zrobić i myślę, że to się w Polsce bardzo istotnie stało. Niekoniecznie wszyscy zostali wyrwani z filozoficznego stanu, ale zostali wyrwani z różnych stanów, w których się znajdowali i ta dość nieprawdopodobna mobilizacja, która pozwoliła przyjąć w Polsce bardzo dużo, już nie wiem ile tam będzie, 1-2 miliony tych obywateli ukraińskich, to jednak wydaje mi się było coś nieprawdopodobnego i właśnie wywołanego takim wstrząsem, który uruchomił bardzo silnie aktywność, wstrzymując te wszystkie takie filozoficzne refleksje, na które jeszcze będziemy mieli sporo czasu również dzisiaj. No właśnie. Mówiłeś o tym, że wojna jest czymś, co wraca. Powrót wojny więc nie powinien dziwić, chociaż zawsze jesteśmy zaskoczeni. I wojna na Ukrainie chyba była dla nas wszystkich szokiem, że to tak blisko. Nawet chyba była dla szokiem dla Niemców, dla Francuzów, którzy są troszkę dalej, dla Włochów. Więc no pytanie moje jest takie, bardzo ogólne, czy troszeczkę wracamy do tego modułu filozoficznego. Czy da się pomyśleć świat bez wojen? Byli przecież tacy, którzy próbowali. Wydaje mi się, że świat bez wojen oczywiście da się pomyśleć, ale wojna, jak twierdził Clausewitz, jest to pogląd dyskusyjny, jest przedłużeniem polityki. Dopóki istnieje polis albo wiele polis, wiele państw, to te państwa mają różnego rodzaju interesy. W tych państwach są różne grupy społeczne czy klasy społeczne, które mają różne interesy, a na dodatek mają różne wyznania wiary itd. itd. I konflikty między tymi grupami będą trwały, dopóki nie ma suwerena globalnego, który może jako taki hegemon wprowadzić jakiś rodzaj Pax Universalis i zamienić wszelkie konflikty w takie sytuacje, które rozstrzyga się w sądzie albo za pomocą sił policyjnych, no to wojny będą się ciągle zdarzać. Czy ludzkość jest gotowa na to, żeby mieć jedną hegemoniczną władzę? No na razie to wydaje się być całkowitą łudą czy utopią, ale myśleć i marzyć o tym w jakiś sposób można. No właśnie, z tego co mówisz, to jakby twoja wizja społeczeństwa, gdyby tak spróbować sklasyfikować czy wrzucić do szufladki, no, jest bliska na przykład temu, co mówił Tomasz Hobbes, że człowiek człowiekowi wilkiem, wojna wszystkich z wszystkimi. No to jest, ma to swoje podstawy. No, ale byli też inni, na przykład Jean-Jacques Rousseau. Byli ci, nie oni, ale byli może ci wszyscy stoicy, ci wszyscy, którzy widzieli gdzieś tam bardziej sprzyjanie jeden drugiemu jako podstawę rzeczywistości, a nie wojnę. Jak o tym myśleć? Czy na pewno to jest taki odwieczny konflikt pomiędzy
pesymistami antropologicznymi, a optymistami antropologicznymi. I tutaj Rousseau, który zresztą, jak czytam jego ostatnio wydane zapiski, to optymistą szczególnym nie był, ale w tych wcześniejszych tekstach bardzo, no tak, wynosił człowieka, ale wydaje mi się, że i u niego, i u jego kontynuatorów, chociażby Marksa i jego kontynuatorów szkoły frankfurckiej, Adorna, Horkheimera, bo nie Waltera Benjamina, który był raczej pesymistą antropologicznym, tak naprawdę jest pewien element złej wiary i to u Rousseau bardzo wyraźnie widać. To znaczy, że wynosi się tą naturalną niewinność człowieka po to, żeby uderzyć w tych, którzy tego człowieka zepsuli. To znaczy, tak naprawdę tu nie chodzi o to, że człowiek jest dobry, tylko o to, że ci, którzy go zepsuli, są wyjątkowo źli. No i wiadomo, że to najczęściej służy takiemu wytknięciu bogaczom, czy tym, którzy ustanowili własność, jak u Rousseau, czy no, kapitalistom, jak u Marksa, czy właścicielom kapitału, a właściwie strukturze społecznej, jaką kapitał wprowadza, czyli kapitalizmowi. Czy u Adorno i Horkheimera, no, tej niezwykle zgubnej maszynie oświecenia, która doprowadziła do tego, żeby jak gdyby wyrwać człowieka z jego jakiejś formy naturalności. Te wszystkie założenia o dobroci człowieka następnie rozwijają się w takie, powiedziałbym, wyklinanie tych, którzy są źli. I w tym sensie tak, powiedziałbym, że bliżej mi tu jest do Hobbesa, który wprawdzie ma niezwykle pesymistyczny obraz człowieczeństwa, nie przypadkiem po długim, długim okresie wojen domowych w Anglii. Ta wizja społeczeństwa czy stosunków między ludźmi była przerażająca. Ja na pewno bym się nie posunął do twierdzenia, że człowiek człowiekom i wilkiem. Człowiek jest przede wszystkim istotą w takim moim antropologicznym widzeniu, które wywodzi się mniej lub bardziej z psychoanalitycznego myślenia. Jest istotą zdolną i do wielkiego dobra, i do wielkiego zła. To znaczy ma w sobie potencjał do bardzo wielu różnych możliwych zachowań. Raczej powiedziałbym, skala tych zachowań jest przerażająca, czy jakaś taka poruszająca. Natomiast oczywiście, jeżeli stworzy się mu takie warunki, które złu sprzyjają, to jest zdolny do zła strasznego i wojna jest jedną z form tego zła. No właśnie, to można byłoby teraz zapytać o rozumienie tych słów. To w filozofii jest jakby dosyć długa tradycja. Takich słów jak dobro, zło. Do jakiego sposobu myślenia ty byś się skłaniał? No to jest potężna tradycja metafizyczna, że dobro jest zasadą świata, a zło jest tylko zepsuciem. W jaki sposób ty o tym myślisz osobiście? Znaczy w ogóle na pewno jest tak, że mój sposób myślenia o tym jest stricte nowożytny. To znaczy jest przede wszystkim oparty na myśleniu o tym, że to człowiek wprowadza w ogóle w świat dobro i zło. Poza człowiekiem dobro i zło nie istnieje w zasadzie. Oczywiście nie chodzi mi tu o antropocentryzm. Żyjemy w dobie, kiedy antropocentryzm jest trochę wyklęty. Chodzi mi o to, że tylko istoty, które są w pewien szczególny sposób wrażliwe i myślące, mogą przeżywać dobro i zło. Więc gdybyśmy spotkali takie istoty, albo może je sami stworzymy w postaci maszyn myślących i czujących, a może jest tak, że nasze najbliższe istoty żywe, czyli psykoty i te najbliższe, też przeżywają świat w taki sposób, że przeżywają dobro i zło i wnoszą to dobro i zło, ale wydaje mi się, że na razie, że ta największa odpowiedzialność ciąży na człowieku i to człowiek ustanawia dobro i zło w świecie.
I tu bym się odwołał do tego odruchu. Akurat wojna pod tym względem jest czymś, co w pewnym sensie ułatwia odpowiedź na te pytania, dlatego że jeżeli się pyta, czy gospodarka rynkowa jest dobra czy zła, to odpowiedź nie jest prosta. Jeżeli się pyta, czy ostrzeliwanie miasta z ciężkiej artylerii, które powoduje, że właśnie, nie wiem, płoną domy, szpitale i tak dalej, to odpowiedź jest prosta. Po prostu to jest zło. I w tym sensie wojna przywraca taką dość fundamentalną prostotę tego podziału, czym jest zło, czym jest dobro. Chociaż oczywiście, i tutaj jeżeli znowu odnosimy się do tej najbliższej nam wojny, czyli wojny w Ukrainie, ta sytuacja, w której niemieccy intelektualiści piszą, nie dawajmy broni Ukraińcom, to oni się szybciej poddadzą i dzięki temu mniej ludzi zginie. Taki list, jak wiadomo, grupa niemieckich intelektualistów napisała i ja wierzę w ich szczerość, znaczy oni po prostu mają, że tak powiem, na karku, czy też w pamięci to, co Niemcy zrobili innym społeczeństwom Europy i strasznie się boją, że coś podobnego się może zdarzyć, w związku z tym myślą wyłącznie o tym, żeby nie, wojna nie trwała. Niemniej ten rodzaj myślenia o dobru, to znaczy opuśćmy ręce i pozwólmy tyranii na to, żeby nas zniewalała, bo w ten sposób nas nie zabije, wydaje mi się bardzo, bardzo wątpliwym sposobem myślenia. Natomiast czy świat nieożywiony jest dobry czy zły? Bo to w tym twoim pytaniu jest też trochę coś takiego, to znaczy czy świat jako ten pozaludzki jest dobry czy zły? Ja mam, tutaj podzielam pogląd Hansa Blumenberga, że z punktu widzenia nowożytnego człowieka świat w pewnym sensie jest materią demiurgicznego działania ludzkiego. To znaczy, że świat poza tym, jak człowiek i podobnie wrażliwe i myślące istoty go postrzega i ustanawia, jest całkowicie neutralny i obojętny. Obojętny w sensie moralnym, czy jak to nazwać? W sensie moralnym. Czyli na przykład jak, nie wiem, lwica pożera jakiegoś zielonka, to jest obojętne. Pytanie jest tylko, czy to już jesteśmy w świecie istot wrażliwych i myślących, czy nie, bo my nie wiemy do końca ani co myśli lwica, ani o czym myśli zielonek. Gdyby założyć, że mają swój świat wewnętrzny? No to wtedy to już nie jest neutralne moralnie. I to akurat, że trzeba by prawo moralne, czy w ogóle pewnego rodzaju prawa związane z posiadaniem jakiegoś rodzaju odczuć moralnych rozciągnąć na część co najmniej natury, wydaje mi się w dzisiejszych czasach oczywiste. Znaczy jak ostatnio powiedział Przemysław Czapliński, rozciągnijmy prawa obywatelskie na naturę, ponieważ jeżeli nie będziemy jej chronić tak jak się chroni, nie wiem, mniejszości, czy te grupy etniczne, które są pozbawione głosu, to ją zabijemy po prostu, ale przy okazji zabijemy siebie. Ale to nawet nie chodzi tylko, że zabijemy siebie, bo w końcu chronić siebie to jest łatwo, ale zabijemy po prostu coś, co jest wartością samą w sobie. Jest taki sposób patrzenia na świat przyrody, tej ożywionej, że tam wszyscy wszystkich pożerają. Nawet łańcuch pokarmowy taki jest ten najwyższy. Predator, czy jak to mówią. Z tego niektórzy wyciągają wniosek, no, że ten świat jakby do spodu, do dna, w samej swojej konstrukcji, świat obecnie ożywiony, bo tam są te istoty czujące, on jest zły. Tam całość życia polega przetrwania na tym, że jeden drugiego musi zniszczyć. Jakbyś się odniósł do takich pesymistycznych negacji? No, powiedziałbym tak, że cierpienie i istnienie cierpienia jest na pewno czymś bardzo głęboko wpisanym w istnienie w ogóle świata i życia w szczególności, to znaczy tych istot, które mogą cierpienie w ogóle odczuwać. I to już samo w sobie jest kwestią, którą możemy w jakiś sposób osądzać moralnie. To znaczy,
możemy zadać pytanie, czy istnienie cierpienia w świecie jest czymś, co powinniśmy odrzucać, oceniać bardzo negatywnie, czy też akceptować. Jak wiadomo, wielkie systemy religijne się w dużym stopniu różnią właśnie tym, jak podchodzą do istnienia cierpienia. Judaizm czy chrześcijaństwo uważają, że cierpienie jest efektem grzechu przede wszystkim. A buddyzm na przykład uważa, czy hinduizm, że są wpisane w pewnego rodzaju porządek świata. Ja znowu bym powiedział, samo w sobie cierpienie jest mi bliżej do właśnie tego nowożytnego sposobu myślenia, czyli że nie jest sam fakt, że tego, że istnieje cierpienie, nie jest powodem do tego, żeby oceniać istnienie i mówić, że ono jest złe z tego powodu, że cierpienie istnieje. Natomiast myślę, że z tego wynika pewne moralne zobowiązanie, to znaczy taka istota, która ma do tego świadomość, potrafi to ocenić. Człowiek jest tu świetnym przykładem. Jest w pewnym sensie zobowiązana do tego, żeby starać się zmniejszyć zakres cierpienia, to znaczy, żeby doprowadzić do tego, że tego cierpienia jest po prostu w świecie mniej. I wydaje mi się, że to zobowiązanie to jest dopiero pewien moralny wniosek, który można, czy etyczny bardziej wniosek, ja bym to nazwał, który można z samego faktu istnienia cierpienia wysnuwać. Inny wątek dotyczący, może taka prośba o doprecyzowanie rozumienia tego pojęcia zła. Ja zauważyłem w toku moich wykładów, które prowadzę z historii filozofii, że gdyby się zastanowić nad tym naszym współczesnym światem, tutaj ten nowożytny, powiedzmy, XIX-XX wiek, on się tam wcześniej kształtował, czy jest jakaś taka wspólna, obowiązująca etyka dla tego świata? I mi to się właśnie zjedna, jest jakiś taki konsensus, jakby taka zgoda. Nawet się nie dyskutuje na ten temat, nawet nie wiem, czy prawica, czy lewica. Właściwie nie ma co do tego jakichś takich gwałtownych opozycji, no może nie da zolat, żeby zaprotestować. Mianowicie, że zło oznacza, znaczy zło utożsamiamy z cierpieniem. Jedyne zło to jest cierpienie, jedyne dobro to jest brak cierpienia, przyjemność, czyli epikureizm, pięknie powtórzony przez Johna Stuarta Milla w XIX wieku. I gdy myślimy o organizacji instytucji społecznych, o tym, o szkole, o pracy, o przedszkolu, o szpitalu i o tym, co państwo ma zrobić, to co? Redukować cierpienie ludzkie. Więc moje pytanie dotyczy twojego widzenia z jednej strony społeczności, z drugiej strony teoretyczne, czy ty też w swoim myśleniu postawiłbyś znak równości między złem a cierpieniem, czy może coś więcej? Są to jeszcze takie bardziej stare te zasada sprawiedliwości, tego typu rzeczy, jako zło, jako niesprawiedliwość, jako zło i tak dalej. No, powtórzę, że ja sam fakt cierpienia nie uważam za coś, co można ocenić w sensie moralnym. To znaczy, cierpienie jest wpisane w istnienie i samo w sobie jest, znowu bym powiedział, do jakiegoś stopnia neutralne. Wszystko zależy od tego, kto komu to cierpienie sprawia. I czy to cierpienie jest cierpieniem nieuniknionym, czy też jest cierpieniem właśnie zadanym, czy też wynikającym z zaniechania. Więc tutaj wrócę do tego, że aż tak pragmatyczna etyka, jaką, no powiedzmy, od Mila, Benthama i tak dalej, byśmy wyprowadzali, już nie mówiąc o epikurze, nie jest mi taka bliska. To znaczy, sam fakt istnienia cierpienia wydaje mi się częścią po prostu ludzkiego istnienia i umiarkowane doświadczenia, trudne, tak to spróbuję eufemicznie określić, nie są wcale, wydaje mi się, czymś bardzo złym.
Natomiast wydaje mi się, że tego cierpienia niepotrzebnego albo zadawanego przez jednym ludziom, przez innych ludzi z powodów bardzo różnych, zaczynając od zupełnie świadomego okrucieństwa, kończąc na różnych formach obojętności, zapomnienia, nieuwagi, oddalenia i niewidzenia tych innych ludzi itd., itd. jest tak dużo, że takie zadanie zmniejszania cierpienia jest nadal niezwykle aktualne i że właśnie w tym, tej obojętności, niezauważaniu czy okrucieństwie w różny sposób realizowanym jest wystarczająco dużo zła, żeby móc się nim zajmować. Natomiast w najmniejszym stopniu już nie zgodziłbym się z tezą, że sama przyjemność jest w ogóle dobrem. To znaczy przyjemność, podobnie jak cierpienie, jest cechą istnienia świata. I oczywiście ma ogromne zalety i warto doświadczać różnych przyjemności, ale to nie znaczy, że można ją natychmiast moralnie ocenić. To znaczy znów też bym się tutaj nie zgadzał z takim pragmatycznym, czy nawet nie wiem, czy to można przypisać do pragmatyzmu, sądem, że sama przyjemność jest dobrem. Przyjemność jest zjawiskiem, które należy do sfery natury, a to jak ją oceniamy, to zależy od tego, czym ona jest wobec tego człowieka, który jej doświadcza, czy w relacji między ludźmi. Czyli zasady bardziej niż... Przede wszystkim sens relacji. Ja tu jestem chyba najbliżej takiej etyki lewinasowskiej, to znaczy takiej etyki, w której bierze się pod uwagę przede wszystkim sytuację innego, szeroko rozumianego, może z takim lakanowskim rysem, że oczywiście to dążenie do pewnego rodzaju prawdy swojego pragnienia jest bardzo ważne w tej relacji, ale jednak ten inny jest też niezwykle ważny. To może zapytam o taki wątek kolejny, mianowicie o to, co dzieje się w naszej cywilizacji, żebyś może się do tego odniósł. Powiedziałeś, że jesteś raczej, myślisz w sposób nowożytny, te rzeczy, absolutyzowanie dobra, absolutyzowanie zła, te rzeczy bardziej powstały w starożytności. Trzeba by to jakoś zidentyfikować, kto to i na to wpadł. Nie wiąże się to trochę z religiami monoteistycznymi? Właśnie, tutaj to jest taki trop, jeden z tropów. Być może także oni to wzięli od Platona. Niektórzy tak mówią, że to jest z Platona wzięte. No tak czy inaczej, no warto byłoby może przeprowadzić jakąś refleksję nad tym, co to oznacza absolutyzowanie dobra i zła, zrobienie z tego taki jakby bytu samego w sobie, albo zła jako bytu samego w sobie. Mieliśmy w pierwszych wiekach naszej ery manicheizm, bardzo wiele różnych ruchów tego rodzaju. No niektórzy twierdzą, że to jest w ogóle źródło, jedno z ważnych źródeł takich drastycznych podziałów świata. Jak ty o tym myślisz? Ja jeszcze bym uzupełnił tą kwestię dobra i zła, zresztą to się wiąże z twoim pytaniem, o taką pewną krytykę eurocentryzmu, bo wydaje mi się, że ten rodzaj relatywizacji dobra i zła jest bardzo charakterystyczny dla kultury globalnej północy aktualnie, a już na przykład, jeżeli mówimy o pewnych odłamach kultury islamu, to sposób postrzegania dobra i zła jest zupełnie inny i dużo bliższy tej absolutyzacji, o której ty mówisz. Ludzie, którzy uważają, że mogą poświęcić swoje życie po to, żeby zabić bardzo wielu wrogów i uważają, że to jest czyn dobry, niedobry w sposób taki wyjątkowo dobry, funkcjonują w zupełnie innej hierarchii
tego, jak się rozumie dobro i zło. I oni właśnie absolutyzują dobro i zło. Ja tu wrócę do tego, że w ogóle mam przekonanie, że absolutyzowanie dobra i zła wynika z nienawiści do zła. To znaczy, że jest niesione przede wszystkim przez taką wściekłość, którą wywołują różne formy zepsucia w świecie. I tak jak te różne herezje manichejskie, katarzy, bogomiłowie i inni tacy, zawsze mieli właśnie taki też charakter trochę rewolty przeciwko przywilejom jakichś grup, no, kleru chociażby w średniowieczu. I zawsze były właśnie no, herezjami ludowymi do jakiegoś stopnia. Wydaje mi się, że ten rodzaj takiej jednoznaczności wpłynie z gniewu. I że w tych wszystkich tak mocno akcentujących i absolutyzujących dobro i zło ruchach jest też właśnie one są niesione przede wszystkim gniewem. To zresztą w XX wieku jest bardzo wyraźne. Te wielkie ruchy rewolucyjne bardzo często miały niesłychanie manichejski charakter, to znaczy właśnie były ufundowane na takim absolutnym podziale tego, kto jest dobry, kto jest zły i z zupełnym przyzwoleniem na to, żeby złych po prostu zabić i tyle, a dobrzy wtedy będą wyzwoleni. Dlatego też wydaje mi się, że jest niezwykle trafna ta uwaga Hanna Arendt, którą ona umieściła w swojej książce o rewolucji, że jeżeli chodzi o politykę, wojnę czy sprawy społeczne, to bazowanie na miłości jest równie niebezpieczne jak bazowanie czy opieranie się o nienawiść, że te wielkie ruchy rewolucyjne, takie jak rewolucja francuska, które wyrosły z miłości do ludu, tu wracamy do Jeana, Jana Jakuba Rousseau, często potrafiły dokonywać rzeczy, od których włos się jeży. I, no, i że polityka miłości jest równie niebezpieczna jak polityka nienawiści. To także tworzy to, znaczy to oddaje, jakby to powiedzieć, czy potrzebują jakichś rozwiązań całościowych obrazów świata. Antropologowie mówią o potrzebie całościowego obrazu świata. I muszą go mieć, muszą to sobie stworzyć w jakiś sposób, muszą, nawet jeśli to jest nietrafne, a nawet jeśli to jest niepełne, to żeby funkcjonować, muszą sobie stworzyć wyobrażenie świata, czyli siebie, moich sąsiadów, innych ludzi, w zależności gdzie żyją, czy państw, lub innych partii itd. To oczywiście no, powoduje taką pewną skłonność, którą możemy zauważyć w różnych społeczeństwach. To jest ciekawe jako zjawisko, mianowicie, że w tym podziale dobrzy-zły, dobrzy-źli, my, każdy z nas, siebie w naturalny sposób stawia za tego nośnika dobra. To w tych absolutyzacjach, w monoteizmach to widać bardzo wyraźnie, bo to jest zinstytucjonalizowane, co instytucja jest święta. W tych wszystkich właśnie Czech monoteizmach, chociaż to różnie wygląda organizacyjnie i historycznie, ale tam jest jakaś taka przynależność do tego słusznego miejsca w świecie, do tego właściwego wyboru. To jest też źródło tego, że ci, którzy są jakby na zewnątrz, oni wypadają. Tutaj łatwe są możliwości demonizowania. Moje pytanie, prośba o komentarz do tego, co mówię, ale także pytanie o to, co jest, skąd jest u człowieka ta może to naturalne jest, nie ma może mieć pretensji. Dużo różnych rzeczy niesie się na naturalnych tendencjach. Ta potrzeba uznania siebie za nośnika dobra, to znaczy wszędzie zło, tylko jak to się mówi, wszędzie dobrze, tylko nie u nas, nie. Wszędzie źle, tylko nie u nas. No tak czy inaczej, niezależnie od tego powiedzonka, które można zniekształcać na różne sposoby, jest coś takiego, że my patrząc na świat spontanicznie,
osądzamy go, w sensie widzimy go, różne tutaj rzeczy widzimy, to źle, to źle, to źle, to źle, ale no, żeby to robić, to my sami mamy afirmację, że jesteśmy tu dobrym kryterium, jesteśmy w właściwym miejscu, mamy to prawo, jesteśmy, no niektórzy mówią, że są samym dobrym, czy wcielonym dobra, ale tak czy inaczej to nie jest jednostkowe, to jest jakaś siła wewnętrzna w ogóle w nas. Tak, kiedy mówiłeś, przypomniał mi się taki esej Jana Patoczki, czeskiego myśliciela, który był pod wpływem Heideggera na pewno. I on pisał o czymś, co zresztą pojawia się w bardzo wielu różnych nurtach myślowych, wręcz w takich właśnie fundamentalnych religijnych koncepcjach świata, mianowicie o tym, że człowiek przychodzi na świat winny. Że takie fundamentalne poczucie winy jest czymś, z czym się w pewnym sensie rodzimy. I to, żeby nie czuć tej winy i tego długu, który mamy wobec, i teraz tu wobec, to mogą być bardzo różne byty. W nowoczesnym społeczeństwie mówi się o długu wobec społeczeństwa, że człowiek jest zadłużony wobec społeczeństwa od urodzenia. Natomiast w różnych tradycjach religijnych to jest czy to grzech pierworodny, czy tak jak w hinduizmie obciążenie losem wynikającym z tego, co się zdarzyło w poprzednich wcieleniach, czyli tym kręgiem karmana. I tak czy inaczej ta wina wymaga tego, żeby stanąć po stronie dobra i moralności. Jak zauważa David Graeber, taki krytyk koncepcji długu, bo on w ogóle się wcale nie zajmuje moralnością, ale długiem, nie mniej, znaczy ekonomicznym długiem, ale jest jednocześnie moralistą, jak często zresztą ci, którzy zajmują się ekonomią. Pisze o tym, że jest to niezwykle skuteczny sposób dyscyplinowania ludzi. To znaczy, że to jest taki wynalazek społeczny, który świetnie służy do tego, żeby każdy przyjmował swój los i swoją pozycję w świecie jako tą pozycję, która po prostu ma głęboki metafizyczny sens i wynika właśnie z tego jego pierwotnego zadłużenia. Już abstrahując od tego wątku, to powoduje to, że ludzie potrzebują moralnego uzasadnienia, które zwalnia ich z tego długu i z tej winy. I zwykle to moralne uzasadnienie właśnie polega na przyjęciu pewnej sankcji, która mówi tak, ja działając w taki sposób działam w imię dobra, a jeżeli bym działał inaczej, to bym właśnie działał w imię zła i to znaczy, że ta wina znowu mnie dopada. I jest taki jeszcze zupełnie inna postać, taki filozofujący psychiatra, John Lifton on się chyba nazywa, który po długim i pełnym doświadczeń z ludźmi życiu, między innymi z pracy z ludźmi, którzy popełniali często straszne różne przestępstwa, mówi, że właściwie każda zbrodnia popełniana jest w imię racji moralnej. Znaczy nie ma zbrodni, które są tak po prostu. Zawsze, i te, jak widzimy, putinowski najazd na Ukrainę, to walczymy z nazistami, mówią generałowie Putina, czy on sam. No, co w rosyjskiej nomenklaturze oznacza walkę z diabłem w zasadzie. I tak dalej, prawie każdy wchodzący na wojenną ścieżkę właśnie coś takiego mówi. Fundamentaliści islamscy, którzy się wysadzają gdzieś tam, mówią, walczymy ze zgniłym Zachodem, który robi wszystko co złe, wszystko jedno, co oni uważają za złe. Jak amerykańska armia najeżdża na Irak, to mówi, a oni tam mają bombę atomową i chcą ją zrzucić na tego lub owego. I tak dalej, można to wymieniać. Ale to dotyczy też czynów indywidualnych, to znaczy wiadomo, że bardzo często ludzie, którzy popełniają zbrodnie,
ten psychiatra Lifton mówi o tym, jak, że gdy mąż zabija żonę, to zwykle ma uzasadnienie, że powiedzmy zdradzała go, albo on uważał, że go zdradzała, albo robiła inne rzeczy okropne. I oczywiście dotyczy to również tych kobiet, które zabijają mężczyzn, żebyśmy tutaj nie utrzymywali, że to działa tylko w jedną stronę. I w tym sensie wydaje mi się, że istnieje taka ogromna potrzeba wpisania się w jakiś taki system, który będzie sankcjonował w ogóle nasze istnienie. Znaczy, że istnienie ludzkie samo w sobie nie jest wystarczające. Ono wymaga pewnej sankcji. No właśnie, czy są jakieś możliwości filozoficzne takiej autokreacji, samemu siebie, dawania sobie usprawiedliwienia, jakby tego typu wypowiedzi, tendencje, skłonności, jakby to ocenić, bo to troszeczkę jest jakby wyjście, czy udawanie, czy chęć wyjścia spoza lustra społecznego, spoza tej publiczności, której musimy wytłumaczyć, że to, co robimy, jest dobre. Da się pomyśleć jakiś taki typ, czy filozoficzny, czy psychologiczny? Znaczy, jak kiedy byłem nastolatkiem, to były lata 70., była taka moda, czy fala w ogóle różnego rodzaju dzieł, które dotyczyły istot ludzkich, które wychowały się albo znalazły się poza ludzką społecznością. Był znany film chyba Hercoga Wojzek. No i podobne. To właśnie dotyczyło różnych osób, które właśnie poza lustrem społecznym dojrzewały. I zwykle te obrazy były przejmujące w takim sensie, że ci ludzie emocjonalnie bardzo często byli bardzo poruszający i bliscy nam, ale jednocześnie to, że funkcjonowali poza językiem i poza kulturą w gruncie rzeczy, powodowało, że byli całkowicie niezrozumiali i że dramat w większości tych obrazów różnych czy tekstów kultury polegał właśnie na tym, że oni byli poza, że nie było żadnej szansy, żeby mogli uzyskać sankcje dla swojego istnienia społecznego. I wydaje mi się, że to jest do dzisiaj dramat, to znaczy, że znaczy zawsze był, że jeżeli ktoś próbuje całkowicie wyrwać się z tego systemu sankcji, różnego rodzaju sankcji społecznych, to jednocześnie wyklucza się do jakiegoś stopnia z funkcjonowania społecznego. I oczywiście tacy ludzie są, ale oni zwykle albo lądują w szpitalach psychiatrycznych, albo w więzieniach, albo po prostu giną w taki czy inny sposób, ponieważ bez tej sankcji, którą chociażby niesie przyswojenie języka, ponieważ język oczywiście niesie nie tylko zdolność komunikacji, ale właśnie ogromną ilość różnego rodzaju sądów, przesądów, przedsądów, które sankcjonują takie czy inne sposoby funkcjonowania i zachowania. I to wszystko powoduje, że takie życie całkowicie poza jest niemożliwe. No właśnie, to całkowite jakby wyrwanie się, samokreacja, to jest taka, powiedzmy, idea wymyślona, idea fix, coś takiego, pojęcie graniczne, można powiedzieć. Bo po drugiej stronie jest też ten typ człowieka, który jest kompletnie wtopiony w społeczność. Nazywa się to oportunizmem i tego typu rzeczy. Gdzie tutaj, jak przesuwamy tą gałkę, gdzie jest granica? Co to znaczy być w społeczności? Jakby ją nazwać, to bycie człowieka w społeczności? Wiemy, że na naturalny sposób większość ludzi jest koniunkturalistami. Ja pamiętam Karola Modzelowskiego, jego książkę, jakąś wypowiedź, i on w taki naturalny sposób, bez jakiegoś obrażania się, czy też bez podirytowania, mówiąc i myśląc o latach PRL-u, on w ogóle nie był jakoś oburzony tym, że tych opozycjonistów na przykład było mało i tak dalej. Że to naturalne jest, że większość ludzi dostosowuje się do otoczenia. To go w ogóle nie dziwi, więc czy można ustalić jakąś taką regułę, czy też za każdym razem trzeba wybierać?
Znaczy na pewno za każdym razem trzeba wybierać, ale jednak to, co mówisz, odsyła nas chyba do Arystotelesa i jego tej słynnej, słynnego wywodu na temat odwagi, że za dużo odwagi to zuchwałość, za mało odwagi to tchórzostwo. A jak jest tak właśnie tyle, ile trzeba, to to jest odwaga. I to akurat przyszło mi też do głowy ze względu na to, że w końcu rozmawiamy o wojnie i o tym, jakie są cnoty wojenne, więc wydaje mi się, że tu ta myśl Arystotelesa jest nadal niezwykle aktualna. To znaczy, że prawie każda cnota czy zachowanie może przejść w swoją własną karykaturę albo może zniknąć. I również to jest kwestia tego stosunku do norm czy sposobu funkcjonowania społeczeństwa. Skrajny oportunizm jest czymś dość powszechnym, ale nie bardzo fajnym. Ale z drugiej strony właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to znaczy próba całkowicie indywidualnego nadawania sobie reguł, zwykle prowadzi do szpitala psychiatrycznego, więc chyba, że ktoś ma wielki talent literacki, to wtedy tworzy dzieło, jak pisał Foucault, dzieło zamiast szaleństwa. Natomiast na pewno jest jakaś taka miara tego, żeby nie zgadzać się ze społeczeństwem. A są też momenty historyczne i znowu bym powiedział, że pewnie właśnie budzimy się do takiego momentu historycznego, kiedy niezgoda z tym, jak funkcjonuje świat, jest pewnego rodzaju obowiązkiem i powinna stać się normą, bo ten świat, w którym żyjemy, nie jest dobrym światem. No właśnie, to jest kwestia, jesteśmy teraz w tym wątku przez chwilę tego możliwości, zdolności jakby postawienia się światu, ludziom, temu, co dzieje się, co uważamy za złe, co powinniśmy, wydaje nam się, że powinniśmy za nie zająć stanowisko. I tutaj też właśnie trochę z refleksji tych naszych bohaterów opozycji PRL-owskiej. Jak to jest? O niektórych właśnie o nich się mówiło, ale zostawmy ludzi. Niektórzy po prostu się zachowują w pewien sposób taki protestujący, kiedy trzeba, bo jakby mają, no, żartowano z nim, no, że mają obniżone poczucie strachu. Że, no, więc to jest ta różnica, co o tym myśleć, że są przecież różni ludzie. Niektórzy jakby boją się własnego cienia, a inni nie zauważają tego, że właśnie stoją i protestują przeciwko pierwszemu sekretarzowi, gdy jesteśmy jeszcze, gdy mówimy o tych zachowaniach opozycji w Polsce. No właśnie, jak to ujmować? To wydaje mi się przede wszystkim są różnice psychologiczne, no oczywiście wynikające z pewnych sytuacji i rodzinnych, i społecznych, i tak dalej, które powodują, że jedni ludzie mają większą zdolność do tego, żeby zajmować takie stanowisko buntu, a inni mniejszą, albo w ogóle uważają to za absurd i coś niezwykle groźnego. Abstrahując od takiej już czystej psychologii, którą bym chciał zostawić, to myślę, że zdolność do buntu jest pewnego rodzaju luksusem. To znaczy bardzo często jest tak, że tą zdolność mają te osoby, które doświadczyły dużej dozy bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa w życiu i potrafią jak gdyby no po prostu oprzeć się na tym, kiedy przeciwstawiają się światu. Ale oczywiście czasami zdolność do buntu wynika też z gniewu, tak jak o tym wcześniej mówiliśmy, czy z jakiegoś rodzaju poczucia krzywdy, które się gromadzi. Te indywidualne drogi do tego, żeby ktoś właśnie stanął i powiedział, nie zgadzam się, są bardzo różne. Myślę, że to już jest bardziej obszar literatury niż filozofii, tak to bym powiedział. Okej. To jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy z którego obszaru.
Jest takie przekonanie, może ono nie jest popularne, może nie jest takie rozpowszechnione, no ale skądś ono się bierze, że są jakby ludzie dobrzy i źli z natury. No i to oczywiście jest jakby w poprzek takiego współczesnego myślenia egalitarystycznego. No ale właśnie, co ty o tym sądzisz? Skąd biorą się takie, trochę już o tym mówiliśmy, więc może wracam do tematu przynależności do dobrej grupy i do złej grupy. Jak się jest w dobrej grupie, to jest się dobrym, w złej grupie to jest się złym. No ale właśnie, gdyby chcieć bronić takiej tezy, że są ludzie dobrzy i są ludzie jakby z natury źli i nic nie możemy na to poradzić, po prostu tacy są. Jakbyś się odniósł do czegoś takiego? Nie bardzo wierzę, żeby istniało genetycznie zakodowane zło. Natomiast oczywiście jest tak, że ludzie się kształtują przez różnego rodzaju doświadczenia i wiemy o tym, że bardzo często ludzie, którzy doświadczyli różnych form zła, potem też mają o wiele większą łatwość do tego, żeby wchodzić w takie sytuacje zła. A potem ich własne czyny już tworzą pewnego rodzaju taką siatkę, która ich utrzymuje wobec złych czynów. Ale gdzieś jestem bardzo daleko od takiego myślenia, że istnieje jakaś natura, która powoduje. No, podobnie jak wcześniej o tym mówiłem, że jestem bardzo daleki od tego, żeby uważać, że w ogóle świat jest albo dobry, albo zły. Tak samo uważam, że człowiek w naturalny sposób nie jest specjalnie predestynowany do dobra albo zła. Natomiast jest tak, że owszem, są ludzie, którzy z różnych swoich życiowych przyczyn weszli na taką drogę, że coraz więcej robią złych rzeczy i potem to już trochę odwrotu nie ma, albo bardzo trudno wrócić. Bo w procesie wychowania, czy w ogóle w relacji wychowawca-wychowanek, to jednak to pojęcie dobro-zło jest używane, się wskazuje, ktokolwiek by to nie był. To jest właściwe, to jest dobre, to jest złe, tego nie wolno robić. Więc to pojęcie, jakby to powiedzieć, ich się nie da jak tak wyrzucić z naszego słownika. One gdzieś mają swoją praktyczność. Ale to jest czymś zupełnie innym powiedzieć, że jeżeli, no nie wiem, pijesz koleżankę, to robisz coś złego. I to jest właśnie, powiedziałbym, taka etyka relacyjna, w której to, kim jest inny czy inna, decyduje o sensie czynu. A czymś innym powiedzieć komuś, że jesteś zły, obrzydliwy i paskudny. Właściwie dlatego, że ma się akurat dużo gniewu w sobie. Co moim zdaniem bardzo się często dzieje w procesie wychowawczym. To znaczy, że rodzice, nawet jeśli nie mówią tego wprost, to na różne sposoby sprzedają dzieciom tego rodzaju informacje czy komunikaty. I to są po prostu dwie zupełnie różne sprawy. To znaczy, można powiedzieć, że jeżeli ktoś krzywdzi kogoś, to robi coś złego, zakładając oczywiście, że też nie ma jakichś bardzo, bardzo poważnych powodów na tego. Natomiast zupełnie czymś innym jest powiedzieć, jesteś z natury zły. Mm-hmm. To żeby dokończyć ten wątek, takie filozoficzne pytanie. Choć widzę, że tak naprawdę nasza rozmowa o wojnie jest dużo bardziej rozmową na temat dobra i zła niż na temat wojny. Tak jest. To bardzo jest ciekawa ewolucja tego. No ciekawa, kwestii. Tak. Ale Państwo, zaraz poproszę Państwa o zadawanie pytań, zabieranie głosu, to może przekierują temat. Bo tu jest jeszcze na przykład, jeżeli chodzi o wojnę, to kwestia siły i stosowanie siły. Siły, słabości, tak. Mamy do czynienia z atakiem silniejszego państwa na słabsze państwo, czy silniejszej społeczności na słabszą społeczność. I teraz, kiedy najsilniejsza społeczność świata dostarcza broni, czyli Amerykanie dostarczają broni. I to jest po prostu stosowanie siły. To jest wyraz siły, kiedy oni tam te hajmarcy, czy jakkolwiek się nazywają, te różne maszynerie do zabijania dostarczają. Czy to jest coś, co akceptujemy? Czy tak powinna wyglądać wojna? Czy Amerykanie tutaj
jak wielu komentatorów mówi, prowadzą taką swoją proxy war, dzięki czemu mogą testować swoją broń. A czy w takim razie nie powinno się tego robić? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze mamy taki cały obszar kwestii dotyczących tego filozoficznej pozycji siły. Tak, tutaj gdyby to zilustrować przykładem, można by podać tą akcję zbierania w Polsce pieniędzy na tego drona tureckiego. I to się spotkało z entuzjazmem pewnej części, ale po jakimś czasie, jak wiadomo, że też pojawiły się głosy malkontenckie, że mianowicie, co to jest w ogóle za pomysł, żeby zbierać pieniądze na urządzenie, które będzie zabijać innych ludzi. Więc jak uważasz, należało zbierać, czy nie? Ja się dołożyłem, więc, że powiem, czynem dałem wyraz. Natomiast oczywiście to jest kwestia tego, co właściwie oznacza ta sytuacja, którą jest wojna, kiedy no, po prostu przyzwalamy na zabijanie ludzi. I oczywiście uważamy, że przez to, że stali się wrogami, że napadli, że w pewnym sensie uprawomocnili to zabijanie. No ale wiemy przecież na przykład to, co się dzieje teraz, to znaczy, że wyłapują jakieś burjackie czy jakuckie wioski ci rosyjscy żandarmi i wysyłają te dzieci w gruncie rzeczy na front, gdzie rzeczywiście te hajmarsy ich zabijają dość skutecznie. To wszystko ma taki charakter jednak szaleństwa i ja bym się skłaniał do tego, że wojna jest takim momentem szaleństwa ludzkiego, to znaczy, że dopóki istnieje jakaś forma, no powiedziałbym, polityki, to nie mamy do czynienia z szaleństwem, mamy czasem do czynienia z oszustwem, czasem do czynienia z różnego rodzaju nadużyciami, czasem z czymś szlachetnym, ale w momencie, kiedy ludzie zaczynają się zabijać wzajemnie, to nawet jeżeli rozumiemy, dlaczego tak się stało, to nawet jeśli dobrze znamy to powiedzenie Clausewitza, że wojna jest przedłużeniem polityki, to ja bym się tu nie zgodził. To znaczy, bym powiedział nie. Polityka to polityka, a wojna to jest moment szaleństwa. No, w tym sensie ta sytuacja wojny jest taką właśnie sytuacją klasycznie tragiczną. To znaczy, nie chcę cię zabić, ale nie mogę cię nie zabić, bo to jest obrona siebie, powiedzmy. Ukraińcy bronią siebie, swojego państwa, swojej rodziny, a równocześnie bronią to w taki sposób, strzelając, tak jak mówiłeś, do jakichś tam chłopaczków, którzy zwozi armia rosyjska z drugiej strony. Więc to jest klasyczna sytuacja tragiczna, gdzie nie ma ani, że tu nie ma dobrego wyjścia, nie ma żadnego właśnie rozwiązania. Więc chyba nie życzymy nikomu wojny jako sytuacji, w której nie ma zwycięzców praktycznie. No. Wracając do tego wątku właśnie siły, słabości, może takie pytanie. Nienawiść, czy to jest przejaw siły, czy słabości? W ogóle nienawiść, czy jakąś typologię nienawiści mógłbyś nam przedstawić? Co to jest właściwie? Nienawiść to jest, wszystko zależy oczywiście, jaką teorię emocji i stanów uczuciowych przyjmiemy, ale jeżeli będziemy moim zdaniem jest niewiele tak naprawdę dobrych teorii emocjonalności myśli zachodniej. Jedną z takich ciekawszych jest, jak sądzę, ta fenomenologiczna teoria Jean-Paul Sartre. Czym są emocje? Emocja to jest moment przekształcania świata. To znaczy, że człowiek, który przeżywa silną emocję, dokonuje takiej operacji na całym świecie, że ten świat się zmienia. Na przykład gniew unicestwia różnorodność świata i zamienia świat w coś jednorodnego, co można zniszczyć albo się od tego oderwać.
Nienawiść jest takim gniewem zamrożonym, to znaczy jest czymś, co nie niszczy całego świata, czy nie zmienia jego wyglądu w jedną czarną masę, tylko go wykrzywia, zakręca. Tu znakomitą metaforą jest, deformuje. Tu znakomitą metaforą jest ta baśń Andersena o Królowej Śniegu, gdzie grupa szatanów niesie ku niebu lustro, które ma właśnie zdeformować nienawistnie odbicie aniołów czy samego Pana Boga. No ale jakoś im się wymyka to lustro, z rąk się rozbija i okruch tego lustra wpada do oka Kaja, który jest chłopcem. I Kaj zaczyna wszystko widzieć właśnie zdeformowane. Wszystko staje się straszne, okropne. Jedyne, co go pociąga, to właśnie takie zimne piękno, które reprezentuje Królowa Śniegu. I w tym sensie nienawiść jest właśnie czymś, co tak deformuje, ale jednocześnie na pewno jest tak, że nienawiść daje pewnego rodzaju siłę. To znaczy, ja bym powiedział, że w okresie tej absolutnej hegemonii świata zachodniego, wówczas jeszcze, który dzisiaj jest globalną północą, jedyne, co dało siłę przedstawicielom globalnego południa, żeby jakkolwiek zakwestionować tą hegemonię, była nienawiść, to znaczy atak na World Trade Center, którego dokonali, jak wiadomo, fundamentaliści islamscy Al-Kaida, był wybuchem nienawiści, który jednak dał nam do myślenia. Różne te myśli były, to znaczy też wybuch nienawiści ze strony Amerykanów i chęć zemsty, ale jednocześnie refleksja, że coś żeśmy przegapili, to znaczy, że coś się dzieje w świecie takiego, co może doprowadzić do rzeczywistej katastrofy. I w tym sensie nienawiść jest nieprawdopodobną siłą zmieniającą też świat. I przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. W końcu nienawiść niemieckich obywateli po I wojnie światowej i wielkim kryzysie zmieniła świat fundamentalnie. Czyli nienawiść zawsze rodzi się z bezsilności, bezradności, poczucia skrzywdzenia, tak możemy powiedzieć? Przede wszystkim tak czy inaczej przeżywanego poczucia, przeżywanej krzywdy. Przy czym paradoksalnie krzywdą może być na przykład to, kiedy ktoś uprzywilejowany traci swoją bardzo wysoką pozycję. Ja bym powiedział, że ten słynne zjawisko, jakim jest ruch ancelów w Stanach Zjednoczonych, czyli mężczyzn, którzy nie mogą zawrzeć, mieć relacji z kobietami, bo są odrzucani. I przynajmniej tak uważają sami, i którzy nienawidzą kobiet i są zresztą bardzo silnie zidentyfikowani z różnymi takimi alt-rightowymi, czyli skrajnie prawicowymi ruchami w Stanach Zjednoczonych, byli też ważnym elementem elektoratu Trumpa. To jest efekt tego, że pewna uprzywilejowana pozycja, jaką mieli mężczyźni w ogóle w tradycyjnych kulturach, szczególnie takich jak kultura anglosaska, została zakwestionowana w sposób dość ostry i gwałtownie mężczyźni utracili te różne uprzywilejowane pozycje, co powoduje, że część z nich sobie w tym nowym świecie lepiej radzi jakoś, a część bardzo źle sobie radzi, ponieważ sobie bardzo źle radzą, to przeżywają ogromne poczucie krzywdy i nienawidzą. To przeraża ich samodzielna kobieta. Nawet nie wiem, czy ich przeraża, czy przede wszystkim ich nienawidzą, uważają, że to jest wróg. No tak. Proszę Państwa, zapraszam do dyskusji, rozmowy, zadawania pytań. Proszę bardzo. Dzień dobry, to ja nawiążę tutaj do tej wojny w Ukrainie. Pytanie do pana profesora jako do filozofa, ale też psychoanalityka o powód wybuchu tej wojny według pana, bo zasadniczo są chyba dwie teorie. Putin robi to jako wyrachowany polityk, jest to pewna rozgrywka geopolityczna, bo Rosji niedługo wyczerpią się możliwości handlu węglowodorami. No jest to jakaś tam rozgrywka na wielkiej szachownicy.
A drugi pogląd jest taki, że Putin jest motywowany jakoś tam nienawiścią do Zachodu, za nim stoi ta wielkoruska filozofia, Dugin i ci inni, którzy uważają Ukraińców za podludzi. Czy uważa pan profesor, że Putin jest bardziej motywowany ideologicznie, czy jest po prostu pragmatykiem? I drugie pytanie za chwilkę zadaj teraz, czy będzie pan profesor pamiętał? Czy... Właśnie nie wiem, czy będę pamiętał. Ale to zawsze mogę pana dopytać. Bo drugie jest, nawiązuje do tego pierwszego, to może proszę, tak? To niech pan sformułuje to drugie. Dobrze, od razu, to drugie pytanie, będziemy najbliżej dialogu. Drugie pytanie nawiązuje teraz do tego, co pan wspomniał o zbiórce na Bayraktara. Popieram ją oczywiście, ale rzeczywiście jest, niektórzy uważają, że też nawiązuje do tego wspomnianego przez pana listu niemieckich intelektualistów, niektórzy uważają, że tej wojny Putin nie może przegrać. W związku z tym, czy rzeczywiście jest sens dalej wspierać tę wojnę w takiej lub innej postaci, skoro wiemy, że on jej nie może przegrać? I co wtedy? Okej, to jest ważne też pytanie. Co do tego pierwszego, to ja sądzę, że tutaj się zbiegają bardzo różne motywy, ale wydaje mi się, że jednak ten motyw, nazwijmy to ideologiczny, jest ważny i na pewno on bardzo silnie determinuje nie tylko samego Putina, ale tą część rosyjskiego społeczeństwa, która go popiera. Ponieważ ja w ogóle zgadzam się z tą wersją, czy z tą interpretacją, że to jest ostatnia wojna kolonialna w świecie w zasadzie, bo to jest ostatnie chyba mocarstwo kolonialne, a nie neokolonialne. Rosja jest państwem, które wyrosło z podboju. Faktycznie macierzyste ziemie rosyjskie to jest tak między, no tam nie wiem, północnymi tam prowincjami, a Kurskiem i Smoleńskiem, a Uralem. Syberia jest terenem podbitym, Ukraina, która była po prostu kozaczyzną, jest terenem podbitym. No wiadomo, Białoruś, państwa bałtyckie to były tereny podbite, cała Azja Środkowa to są tereny podbite. I to było po prostu mocarstwo kolonialne zawsze. I wydaje mi się, że to mocarstwo kolonialne się rozpada. Już nie mówię oczywiście o Polsce i innych takich krajach, ale już to, że Litwa, Łotwa i Estonia się wyzwoliły, a następnie zaczęły się wyzwalać kolejne części dawnego imperium, a potem Białoruś i Ukraina, czyli te najbardziej słowiańskie i najbardziej z punktu widzenia Rosji bliskie narody się po prostu odłączają i chcą uzyskać pewnego rodzaju niepodległość, czy po prostu niepodległość, to jest koniec imperium. Już widać też, że te wielkie, mniejsze państwa Azji Środkowej już nie słuchają się Rosji, to znaczy, że Kazachstan czy inne podobne państwa zaczynają grać coraz bardziej na inne imperium, mianowicie chińskie, a nie na Rosję. Syberia jest coraz bardziej kolonizowana przez Chińczyków, nawet nie w tym sensie, że oni politycznie ją zdobywają, tylko demograficznie, to znaczy coraz więcej Chińczyków zaczyna się osiedlać po prostu na Syberii. Efekt tego jest taki, że za chwilę Rosja wróci do tego księstwa moskiewskiego, od którego zaczęła. Myślę, że to jest nie do przyjęcia dla dużej części społeczeństwa elit rosyjskich, tak jak dla Francji na przykład utrata Indochin i Algierii była bardzo długo nie do przyjęcia, a dla Wielkiej Brytanii utrata Indii była nie do przyjęcia. I wydaje mi się, że w tym sensie to uzasadnienie ideologiczne, właśnie przede wszystkim w takim rozumieniu, o jakim mówię, jest tu fundamentalne. I oczywiście za tym kryją się różnego rodzaju ekonomiczne też interesy i uzasadnienia. Ukraina jest
bardzo ekonomicznie przydatna Rosji. Ale wydaje mi się, że one jednak są wtórne, co najmniej na takim świadomościowym poziomie, wobec tego poczucia imperialnej misji czy prawa imperialnego, które Rosja ma do tych, w stosunku do tych wszystkich ziem i narodów. I z tego wynika też moja myśl na temat tego drugiego pytania. Ja osobiście nie myślę, żeby było tak, że Putin nie może przegrać tej wojny. Znaczy, wszystkie dotychczas wojny kolonialne kończyły się źle dla kolonistów. Oczywiście nie mówię o czasach XIX wieku, kiedy Kitchener ustawiał karabiny maszynowe i rozstrzelał powstanie Mahdiego, tylko mówię o XX wieku i kiedy siły były mniej lub bardziej porównywalne. Anglicy w Afryce potrafili bardzo brutalnie tłumić powstania ludności chociażby w Kenii i za chwilę musieli odejść z Kenii czy w ogóle z Afryki. Francuzi, jak wiadomo, i w wojnie indochińskiej, i w wojnach indochińskich, i potem w wojnie algierskiej po prostu musieli odejść. Nawet wojnę algierską militarnie wygrali, ale i tak musieli odejść. Słucham? To demokracja, to nie szkodzi, to znaczy na dłuższą metę prowadzenie tego rodzaju wojny to jest trochę tak jak Afganistan. Co z tego, że Związek Radziecki w najmniejszym stopniu nie był demokracją. Nie zmienia to faktu, że jeżeli koszt pewien społeczny zaczyna przekraczać coś, co społeczeństwo dopuszcza, to nawet autokracja się cofa. To znaczy wiadomo, że autokracje, które za daleko zabrnęły w wojnę, upadają i tego się wszyscy autokraci boją. No to na przykład argentyńscy generałowie, którzy napadli na Malwiny, zwane również Falklandami, potem z tego powodu cała ta dyktatura się rozsypała i wiele takich przykładów. Więc w tym sensie jestem przekonany, że Putin tą wojnę może przegrać, ale to będzie dość długo trwało, bo społeczeństwo rosyjskie jest bardzo przywiązane do swojej imperialnej idei i w tym sensie szkoda Ukraińców, ale to nie będzie krótka wojna. Wydawałoby mi się po rozmowie, którą panowie prowadzicie, że można sobie chyba wyobrazić, albo to jest moje pytanie, czy można jakąś taką naukę dzieci o pokoju na całym świecie, która by stopniowo po prostu wyeliminowała wojnę. I tu jest pytanie, no, czy w ogóle istnieje, albo jaki jest paradygmat, żeby na całym świecie mogło się takie przedsięwzięcie udać. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo sympatyzuję z tym ideałem oświeceniowym, że za pomocą edukacji można zmienić tego rodzaju sprawy, ale wydaje mi się, że dopóki istnieją tak ogromne różnice, chociażby różnice ekonomiczne, to znaczy tak skrajna nędza i tak ogromne bogactwo w świecie i w związku z tym istnieje, jest tak wiele krzywdy, a także wiele innych napięć, już tutaj nie będę ich wszystkich wymieniał, to żadna edukacja tu nie pomoże. To znaczy, jak człowiekowi, który stracił wszystkie środki do życia i umiera jego dziecko z głodu, tłumaczyć, że powinien zachować pokój. Nie, on uzna kogoś za winnego i będzie chciał się w jakiś sposób odegrać. Albo jeżeli ktoś mu powie, że to jest droga do sprawiedliwości, to przywrócić sprawiedliwość. Więc w tym sensie wydaje mi się, że pierwszym krokiem jest jednak doprowadzić do tego, żeby ten świat był sprawiedliwszy z wielu różnych wymiarach, a na początku w takim wymiarze ekonomicznym. I bez tego nie ma żadnej szansy na to, żeby edukacja mogła zmienić cokolwiek. Znaczy, wydaje mi się, że to wychowanie, bo to też żeśmy sprawdzili po 70-tych, 80-tych latach w Europie, to wychowywanie bez karabinów i bez żołnierzyków do bawienia się, nie zmienia faktu, że po prostu w społeczeństwach, w których nagle pojawi się bardzo gwałtowne zagrożenie, po prostu zaczynają działać wojennie. To znaczy, dość szybko się przeuczają na to, żeby prowadzić wojnę. To ja bym musiał na chwilę wrócić do tego, co było na początku powiedziane o tej sytuacji
zagrożenia wojną wewnętrzną, w ogóle tego konfliktu. I zakładając, że wojna w Ukrainie skończy się pozytywnie, całkowicie, tak właśnie, tak jak mówimy, tak jakbyśmy sobie pewnie wszyscy życzyli, obaleniem agresora i triumfem Ukrainy, przy czym całego naszego świata, to dla Polski, jak pan ocenia, panie profesorze, skutki tego, czy, bo myśmy się zachowali bardzo pragmatycznie i bardzo, mniej lub bardziej przypadkowo, ale bardzo pragmatycznie, na początku bardzo proukraińsko, chyba wbrew oczekiwaniom nawet własnym w dużym stopniu. A czy triumf Ukrainy w tej wojnie, nawet jeżeli będzie trwał to długo, zafunduje nam kolejne prześnienie, czy jednak sobie rozwiążemy jakieś problemy bez tej wewnętrznej wojny? Znaczy ja myślę, że to jest naprawdę wewnętrzna sprawa Polski i zwycięstwo, powiedzmy, demokratycznej suwerenności na Ukrainie będzie tylko takim bodźcem. Mam nadzieję, że bodźcem pozytywnym, ale nie zadecyduje. To znaczy, to jest naprawdę konflikt wewnętrzny w Polsce i to jest trochę kwestia tego, która strona będzie bardziej zmobilizowana. To mówię rzecz, którą powtarza wielu ludzi, że, no, że w Polsce są naprawdę dwie strony tego konfliktu. Oczywiście podział nie jest prosty i tu nie ma żadnego, w najmniejszym stopniu, starcia dobra ze złem, nic takiego nie twierdzę, ale na pewno jest tak, że są ci, którzy są bardziej przywiązani do demokratycznych wartości, ci, którzy traktują je obojętnie, bo uważają inne za ważniejsze. I ten konflikt będzie zadecyduje, że powiem, zdolność mobilizacji obu stron o tym konflikcie. Jak zresztą w większości różnych konfliktów, to właśnie to jest decydujące. A propos demografii, bo padło to słowo, chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, może nie tylko mi, że jedną z najbardziej skutecznych metod ochrony środowiska, czyli szeroko pojętej ekologii, byłoby radykalne, aczkolwiek dobrowolne, zmniejszenie liczby ludności na Ziemi. To jest, jeszcze dwa słowa, to jest, znaczy efekty tego to są oczywiste. Nie trzeba budować nowych mieszkań, nowych marketów, mini samochodów i tak dalej, czyli ta produkcja szkodliwa. I czy tego typu rozwiązanie, podkreślam, dobrowolne, jest całkowicie utopią, czy też być może nastąpi? Ja jeszcze dodam, że 50 lat temu, gdy zdawałem na studia, to ludności na Ziemi było 5 miliardów. Obecnie jest 8, czyli prawie podwojone. I no właśnie. Znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze to się już dzieje. To znaczy wiadomo, że te dwa kraje czy społeczeństwa, w których przyrost naturalny był największy, a one i tak reprezentują największą liczbę ludności, czyli Chiny i Indie. W Chinach już wyhamował przyrost, a w Indiach za chwilę wyhamuje. To znaczy już to wiadomo. Paradoksalnie tym, co tak naprawdę przynosi efekt, jest wykształcenie kobiet. Dobrobyt. No, ale w Indiach nie ma dobrobytu. Wykształcenie kobiet. To znaczy, że oczywiście możemy powiedzieć, wykształcenie w ogóle jest elementem dobrobytu, a wykształcenie kobiet w szczególności, ale na przykład to jest olbrzymia zmiana w tym społeczeństwie, w społeczeństwie hinduskim, że procent osób, które umieją czytać i pisać, się gwałtownie zmienił w ciągu ostatnich 40-30 lat i to ma demograficzne skutki. Jedynym kontynentem, który ma nadal zupełnie niekontrolowany przyrost, jest Afryka tak naprawdę. I więc po pierwsze prawdopodobnie 10 miliardów nie przekroczymy, i to jest pierwsza, pewien fakt. Drugi fakt jest taki, że w globalnej północy już tego
doświadczamy nie jako przyszłego scenariusza, tylko już wiadomo, że to się dzieje, a w szczególności w takich krajach jak Polska, Łotwa, Litwa i w ogóle cała Europa Wschodnia. I to niesie ze sobą olbrzymie problemy. To znaczy, z jednej strony, no dobra, to zmniejsza właśnie tego rodzaju presję, o której Pan mówi, ale z drugiej strony wiadomo, że przy całym szacunku dla własnego wieku, starzenie się społeczeństw to nie jest taki jednoznacznie pozytywny proces. I to jest kwestia znowu pewnej równowagi. A po trzecie, i to również pokazuje globalna północ, można być niesłychanie konsumpcyjnym społeczeństwem, mimo tego, że w tym społeczeństwie jest mniej ludzi. Po prostu ci pojedynczy, którzy zostają, konsumują za 100 albo 500 innych. Znaczy, jeżeli nie zmienimy modelu kulturowego i stylu życia i uzależnienia od paliw kopalnych, które ta cała cywilizacja po prostu jest potwornie uzależniona od paliw kopalnych, węglowodorów, czy tak zwał jak zwał, no to po prostu nawet jak będzie znacznie mniej ludzi, to nadal będzie no, ten problem, który nazywa się katastrofa klimatyczna, będzie aktualny. Proszę bardzo. Chciałbym zadać panu pytanie. Czy mógł pan powiedzieć, co to jest władza? Filozoficznie, sytuacja na Ukrainie. Co to jest władza? I drugie to jest, czy wybuch wojny na Ukrainie był chęcią poszerzenia tej władzy, czy poczuciem utraty tej władzy? Czy poczuciem, że można coś stracić, co się ma? Drugie pytanie jest łatwiejsze. Moim zdaniem poczucie utraty władzy, to znaczy, no i tu wrócę do tego, o czym mówiłem, że Imperium Rosyjskie uznało, że żywotny element, no, od XVII wieku przynależny Imperium Rosyjskiego, jakim są ziemie Ukrainy i ludność Ukrainy, się jej wymyka. I w tym sensie to poczucie utraty było bardzo silne. Tu można taką dużo bardziej ogólną refleksję wysnuć, że często poczucie utraty jest o wiele silniej motywującym czynnikiem niż chęć zdobycia czegoś. Obrona tego, co uważa się za swoje, jest bardzo silnie motywująca. Ale co do pierwszej, to oczywiście jest mnóstwo teorii filozoficznych, czym jest władza. Bo ja lubię strukturalistyczną i poststrukturalistyczną myśl taką, że władzą jest to, co ludzie uznają za władzę. Znaczy, że... No, że po prostu, jeżeli my na przykład uważamy, że władzą jest parlament w Polsce, to parlament jest władzą. No, tylko nasze uznanie daje mu władzę. Jeżeli w Rosji ludzie uważają, że Putin jest władzą, to władzą jest Putin. I tylko to mu daje władzę. Tak jak w feudalnym społeczeństwie, to, że ktoś jest królem, wynikało tylko z tego, że inni go traktowali jak króla. Ja bardzo lubię tą definicję, bo ona jest taka samozwrotna. No ale oczywiście można mówić o tym trochę na wiele innych sposobów. Na przykład władzą jest ten albo ta grupa, albo ta instytucja, która ma siłę, która może operować siłą w obrębie społeczeństwa. Ponieważ od czasów hobsowskich ustaliliśmy, że siła jest delegowana, czy prawo do stosowania przemocy jest delegowane na lewiatana, czyli na władzę. I tylko on może stosować siłę. Czy społeczeństwa, czy albo państwa inaczej, mogą istnieć bez władzy? Z empirii zauważyliśmy, że nie. To znaczy, jak na razie nigdy nie było żadnego społeczeństwa, które by nie miało jakiejś formy władzy. Oczywiście w społeczeństwie plemiennym ta władza ma zupełnie inny charakter niż w społeczeństwie masowym nowoczesności, ale zawsze jakaś forma władzy istnieje. Ale trzeba jednak oddać hołd anarchistom, którzy wierzą w to, że mogłoby istnieć społeczeństwo, w którym nie ma żadnej formy władzy. Dziękuję.
I ono polegało na takich negocjacjach, sieciowej strukturze, rozmowach, o wszystkim dyskutujemy, wspólnie decydujemy. Tak, chyba właśnie tak miałoby to wyglądać. Proszę bardzo. Ja chciałam spytać, nawiązać do początku tej rozmowy, kiedy pan mówił o utracie iluzji. Więc powiem o takim swoim pierwszym skojarzeniu. Wojna w byłej Jugosławii, wojna w Ukrainie. I pierwsze skojarzenie, no jak to w cywilizowanej Europie takie barbarzyństwo i za chwilę taka myśl, o kurczę, no to ja jestem w tej oświeceniowej iluzji, że cywilizacja się rozwija, postęp, idziemy do przodu. Ale cywilizacje są śmiertelne i no i właśnie to jest takie, proszę o komentarz, jest to takie głębokie takie poczucie, że to może jest koniec takiego oświeceniowego marzenia o wspaniałej cywilizacji europejskiej, nie tylko. No, w gruncie rzeczy ten koniec oświeceniowego marzenia ogłoszony już został przede wszystkim po dwóch wielkich wojnach pierwszej połowy XX wieku, to znaczy cała fala ogromna takiej krytyki, zaczynając od właśnie wspomnianego tutaj Teodora Adorno i Horkheimera, którzy napisali Dialektykę Oświecenia, która w 1947 roku, a właściwie wypowiedzieli, bo to były ich rozmowy spisane przez żonę Adorno, więc wypowiedzieli, to była bardzo mocno uderzająca w oświecenie myśl, którą zresztą w jakimś sensie rozwinął, powtórzył Zygmunt Bauman, już zajmując się bardzo konkretnie zagładą, w takiej książce Nowoczesność i Zagłada, która mówi, że jeżeli pewien rodzaj takiego pragmatycznego, celowo-racjonalnego rozumu, którym się zwykle posługujemy, ta racjonalność oparta na działaniu zorientowanym na pragmatyczny cel, bierze całkowicie górę w cywilizacji, to ona doprowadza do tego, czym był Auschwitz i inne takie straszne rzeczy, łagry sowieckie i tak dalej. I że no, oni oczywiście posługiwali się przede wszystkim przykładem zagłady. I w tym sensie ta iluzja już jest, powiedziałbym, dość mocno naruszona. Ale I dlatego powiedziałbym, że filozoficzne spojrzenie na te wydarzenia, takie jak wojna w Jugosławii czy wojna w Ukrainie, jest pozbawione zdziwienia, bo co najmniej filozofowie mają takie poczucie, że już nie bardzo wierzymy w ten oświeceniowy. Z drugiej strony jest pytanie, czy można żyć bez takiego mitu, to znaczy, czy mogą społeczeństwa być wyłącznie pesymistyczne. Ponowoczesność, czyli taki nurt filozoficzny, jakim był postmodernizm, był niezwykle pesymistyczny i właśnie starał się nie mieć żadnych iluzji. Nazywano to krytyką wielkich narracji, to znaczy nie chcemy żadnych utopii, żadnej nadziei, żadnego takiego właśnie pojęcia postępu. I to się bardzo szybko skończyło. To znaczy na początku XXI wieku to ten cały nurt filozoficzny w pewnym sensie przeszedł do lamusa, ponieważ chyba nie da się żyć bez właśnie takiego jakiegoś poczucia, że idziemy ku czemuś dobremu. W związku z tym za każdym razem dajemy się złapać w tą pułapkę. To znaczy najpierw wierzymy, że no już, to już było ostatni raz, już więcej tak nie będzie, a potem oczywiście to się znowu dzieje. Proszę bardzo. Ja mam takie wrażenie, że ta rozmowa cały czas unika tego zdarzenia pomiędzy filozofią a wojną, czyli pomiędzy namysłem a faktami dokonanymi, które się dzieją. No, pan profesor powiedział, że w momencie, kiedy na miasta spadają, na szpitale, szkoły spadają bomby, to w zasadzie ta dyskusja zmienia wewnętrzną dynamikę i rozmawiamy o czymś trochę innym niż etyka i teoria, więc ponawię to pytanie i chciałbym mocniej zderzyć tą dychotomię, na ile filozof może dyskutować o wojnie, kiedy spadają bomby na szpitale, na przedszkola, na ile te czyny zawieszają możliwość
ocen subiektywizowania czy obiektywizowania poglądu, na ile filozofia jest zakładnikiem wtedy po prostu wydarzeń, które się dzieją, cierpienia, śmierci, na ile można być wobec tego niezależnym właśnie myślicielem. Znaczy, ja bym powiedział tak, że obowiązkiem filozofa jest to, żeby prowadzić refleksję czy myślenie w zasadzie niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdzie. I co nie zmienia faktu, że na innym poziomie, jako istota ludzka, w jakiś sposób przeżywa, ja na pewno to mogę powiedzieć o sobie, gniew, oburzenie, chęć ukarania sprawców, chęć pomocy ofiarom i tak dalej, i tak dalej. I też wielu ukraińskich myślicieli, których jakoś znam albo czytam jakieś teksty na ten temat, też artystów, zdecydowało w pewnym momencie, że trzeba porzucić, nie wiem, malowanie obrazów, śpiewanie w operze czy pisanie książek, no wziąć giwerę i iść na front po prostu. I wydaje mi się, że no, my nie jesteśmy aktualnie w takiej sytuacji, a w każdym razie większość z nas nie decyduje się, żeby do tego Legionu Ochotniczego się zapisywać, ale to nie jest wykluczona perspektywa w naszym życiu. I no i tak to po prostu chyba wygląda, to znaczy, że nie zmienia to faktu, że nawet ja sobie wyobrażam, że w okopie też bym się zastanawiał nad różnymi fundamentalnymi pytaniami, które tej sytuacji towarzyszą. I przykłady takie są, bardzo wielu żołnierzy I wojny światowej na przykład było potem albo wielkimi pisarzami, albo wielkimi myślicielami, Wittgenstein, Andrzej Breton i tak dalej, i tak dalej. Bardzo duża część w ogóle myśli międzywojnia, która była niesłychanie płodna, wyrosła z okopów. I raczej to rozumiem jako taką konieczność pewnego życia na dwóch poziomach albo w dwóch sferach, niż coś, co się wyklucza i gdzie moment wojny powoduje, że przestajemy myśleć. To byłoby raczej dość dramatyczne, gdybyśmy w ogóle przestawali myśleć. Padło raz określenie kobieta. Kilkakrotnie nawet. Istota ludzka. Istota ludzka, ale... No to my też, nie? Tak. Jak filozof, inaczej, czy w myśleniu filozofa może znaleźć się określenie nadziei, że jeśli świat przestanie być patriarchalny, to jest szansa na to, żeby wojen było mniej. Nie mówię w ogóle nie, bo w końcu wiemy, że to jest krańcowość nie do osiągnięcia. No właśnie, czy takie myślenie, taka nadzieja, taki mit w myśleniu filozofa może zaistnieć? To zależy którego. Myślę, że na przykład profesor Legutko zupełnie by się z panią nie zgodził. Natomiast to filozof bądź sam. Nie chcę, nie śmiem powiedzieć, gdzie mam profesora Legutko. Natomiast moje stanowisko w tej, bo to po prostu zależy od tego, jakim się jest filozofem, moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że to zależy też trochę, co się rozumie jako patriarchat, ponieważ często dzisiaj mówi się o patriarchacie w sposób bardzo szeroki, to znaczy, że bardzo wiele form niesprawiedliwości nazywa się patriarchatem. I ja bym powiedział tak, jeżeli świat byłby w ogóle trochę sprawiedliwszy na przykład w relacjach płci, czyli pomiędzy mężczyznami, kobietami, mężczyznami, a także wszystkimi innymi możliwymi orientacjami, o których wiemy, że jest ich teraz znacznie więcej niż tylko te dwie. I byłby sprawiedliwszy w różnych innych też wymiarach. I to byśmy uważali za zmniejszenie skali patriarchatu. To
To tak, to wydaje mi się, że to mogłoby zmniejszyć ilość konfliktów, również konfliktów wojennych. Natomiast jeżeli patriarchat rozumie się jako to, że mężczyźni rządzą mniej lub bardziej i miałyby rządzić kobiety, ale mniej więcej w takiej samej strukturze społecznej, tylko akurat zastępując mężczyzn, to nie, myślę, że to w ogóle nie zmniejszy ilości konfliktów i wojny. Ja chciałbym się zapytać pana profesora, czy według pana obecny system demokracji sprawdził się co do rozwiązywania kryzysu na świecie i egzystencjalnego, a zarazem ekologicznego i światowego? Nie. Mogę do tego dodać tyle. Jest bardzo wiele powodów, dla których on się nie sprawdził i to nie dyskwalifikuje moim zdaniem demokracji. Natomiast ten typ praktyki demokratycznej, w której no, utknęły czy tkwią aktualnie społeczeństwa, szczególnie globalnej północy, bo właściwie tylko w tych społeczeństwach mamy do czynienia z mniej lub bardziej demokratycznymi systemami, po prostu kompletnie nie radzi sobie z globalną skalą wyzwań, z którymi mamy do czynienia. Proszę bardzo, jeszcze jedno ostatnie pytanie i będziemy się żegnać. To ja ponowię to swoje pytanie, tylko z trochę innej perspektywy, ponieważ ono zabrzmiało w pierwszej wersji, jak filozof ma czelność filozofować, kiedy toczy się wojna, ale chciałbym również zapytać, jak filozof ma bronić się przed argumentem, że oto bombardowane są miasta. Jak właśnie w takim dyskursie, w którym filozof mówi, pomyślmy i rozważmy rację, ktoś mówi, nie, teraz nie czas i miejsce na to. Tutaj giną ludzie. Tak właśnie to pytanie, jak można było zakwestionować, jak sobie poradzić z możliwością zakwestionowania zbiórki na Bayraktara, kiedy wszyscy mówią, co o czym wy mówicie? To są, tam giną ludzie, tam właśnie są zabijane dzieci. Nie ma o czym dyskutować, to nie czas i miejsce, tak? Jak bronić namysł, jak bronić możliwość bycia krytycznym, kiedy pojawia się argument, tam giną niewinni ludzie, dzieci, kobiety. No tak, oczywiście, znaczy ja bym powiedział znowu, że po pierwsze i to od czego zacząłem, wojna jest zawsze. Przecież wojna związana, czy wojny XXI wieku nie zaczęły się z atakiem Rosji na Ukrainę. Ci sami rosyjscy piloci bombardowali Aleppo i wiele innych miast w Syrii, robiąc dokładnie to samo, co robią na Ukrainie, a w pewnym sensie gorzej, bo powstańcy syryjscy nie mieli tak dobrych i skutecznych systemów obrony przeciwlotniczej, w związku z tym tak naprawdę Aleppo zostało zrównane z ziemią. Wojna trwa stale, w Afryce trwają stale wojny. No wiadomo, wszędzie trwają różne wojny. Więc po prostu filozof zawsze filozofuje w obliczu ginących kobiet, dzieci, torturowanych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie wojna w końcu. Wojny XXI wieku zaczęły się od najazdu Amerykanów na Irak. I to też jest wojna, w której ginęły kobiety, dzieci i tak dalej. Więc to raczej jest kwestia tego, kiedy filozof ma prawo i jak może się przeciwstawić takiemu chórowi, który krzyczy, ponieważ tu akurat uważamy, że racje są całkowicie oczywiste, to nie ma co rozdzielać włosa na czworo. Ale tu znowu bym powiedział, że w ogóle filozofowie taki mają los. To znaczy ludzie, którzy zadają pytania i budzą wątpliwości, zwykle i bardzo często są uciszani. I to jest piękny esej Derrida, który pisał o różnicy pomiędzy nauką a filozofią. I mówił, ale to też dotyczy innego zresztą fajnego eseju Korzewa, który pisał o różnicy między polityką a filozofią. W obu tych esejach jest taka myśl,
że ludzie, którzy działają praktycznie, naukowcy albo politycy, muszą się śpieszyć ze swoimi odpowiedziami. To znaczy w warunkach niepewności, w warunkach tego, że nie rozważyli wszystkich stron problemu, muszą działać. Naukowiec musi dostarczać, nie wiem, leków na raka, czy na wirusy takie jak COVID, a polityk musi podejmować decyzje dotyczące losów społeczeństw. Nigdy nie działają w warunkach pewności. Filozof jest tym, który musi mieć zawsze wątpliwości. Jego rolą społeczną, można by powiedzieć, jest to, że ma wątpliwości, że nigdy nie ma odpowiedzi ostatecznej. I moim zdaniem ludzie, którzy zajmują się tym zawodem, muszą tej postawy bronić jak niepodległości. To znaczy, oczywiście jest coś drastycznego w tej sytuacji, kiedy rosyjska armia najeżdża Ukrainę, ale zadawać różne pytania na ten temat musimy. I nawet jeżeli jesteśmy w okopie i strzelamy w tym samym momencie. Świetne zakończenie. Dziękujemy bardzo za spotkanie, za to, że pan profesor znalazł dla nas czas. Nasze spotkania w Ogrodzie Pytań będą kontynuowane. Zapraszam za miesiąc, 14 listopada, czyli też poniedziałek. Profesor Bogdan Góralczyk. Poprosiliśmy go, żeby wypowiedział się na temat taki bardzo ogólny, zrozumieć Chiny. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję. Nie wiem, jak to łączyć. Nagranie będzie jakbyś dostępne? Chyba na YouTubie, już sekundkę. Czy na pewno chcesz przerwać?